Halo misiaki moje, nie? Trzecia próba nagrania tego filmiku, więc mam nadzieję, ja jestem pewny, że to ostatnia próba. Na sam początek wspomnę, że jestem na Highplayu, a tutaj kochana administracja postanowiła zrobić tak zwany antyrefresh, że nikt nie ma reloga, czy jak to tam zwoł, nie wiem jak to zwoł, ki z tym. I przez co zrobili coś takiego debile, że tutaj w ogóle TikToka nie ma, ale to już zignorujmy, nie? Bo to antyfresh, jak to mówią, nie? I tutaj od razu dodam, że może te bugowanie może tak słabo tu wyglądać przedstawione na Highplay właśnie przez to, że no kurde w ogóle knoka nie ma. Ale no po prostu sami sobie to wypróbujecie, tak jak już wam to pokażę. No ale już przechodząc do sedna, teraz pewnie zaraz zobaczycie filmik, w którym jest używana pierwsza, że tak powiem, faza, pierwszy sposób. Jedynie co robiłem na tym filmiku, to po prostu waliłem shifta, czyli przycisk, na którym mam mojego sprinta, tak? Jedynie co robiłem, to po prostu przyciskałem sobie, waliłem w to po prostu jak najszybciej mogłem, bo chodziło o to, żeby odnowić jak najszybciej sprinta i wtedy automatycznie mój knok się zmniejsza, tak? No, normalne, wszyscy o tym powinni wiedzieć. I to jest jeden z tych sposobów, lecz taki lecz wam tu powiem, podkreślę, że ten sposób najlepiej jest używany na większe klepy, nie po prostu na klatki czy PvP pojedyncze, gdyż no po prostu nie działam wtedy, że tak powiem, na klateczki, nie klateczki, bo na to są lepsze sposoby, które też przedstawię, ale to już w drugim filmiku, bo podzielę go na dwie części. Więc ten sposób z po prostu klikaniem tego shifta, czyli klikaniem tego waszego sprinta, to jest na bardziej klepy niż pojedyncze potyczki, że tak powiem. No a teraz przejdziemy do sposobu drugiego. Który nazywam bardziej cheaterskim sposobem, gdyż dlatego, jak pamiętacie, w wersjach 1.5.2 i jeszcze tych starszych nie było czegoś takiego jak sprinta i po prostu klikało się w górze, żeby go odnowić, więc wtedy istniały takie cwaniaczki zwane modami jak Better Sprint i po prostu się tego używało, nie? Bo wiesz, klikasz raz i jedziesz, nie? I o co mi teraz chodzi? No, w sumie teraz przedstawię wam tą modyfikację. Wchodzimy w opcję Controlsy i Better Sprinting. Mamy tu Sprint Toggle, nie wiem czy dobrze czytam, mam słabą ocenę z angielskiego. I Sprint po prostu, że pod tym przyciskiem mam Sprinta. I teraz zobaczycie sobie filmik ładnie. Nie wiem czy dobrze było tam widać, ale jak zobaczyliście, miałem takie straszne fazy na ekranie i może nie było tego dobrze widać, bo mam mało FPS-ów i jakość trochę kijowa, bo w okienku nagrywam, bo czasu zbytnio nie mam, ale w tym sposobie chodzi o to, że automatycznie kurde ułatwiam sobie sprawę, którą omówił w sumie Xari w swoim filmiku, że ja po prostu klikam sobie tam W, nie? Ja sobie tam W ładnie klikam, a pod G włączam sobie auto toggle sprinta, czyli ja klikając W już nie muszę klikając mojego sprinta po prostu, więc ułatwiam sobie sprawę i mogę tylko W walić, nie? Bo sprint automatycznie sam się włącza, więc same rozo. Może teraz widzicie jak klikam TW, co się dzieje z ekranem. Myślę, że tu będzie lepiej widać niż na filmiku, kurde, sklepy tamtej, nie? Jeszcze raz powtórzę, jesteśmy na Highplayu, tu knok centralnie nie istnieje u nikogo, powtórzę to, żeby było to kurde jasne, gdyby ktoś nic nie widział na filmiku, najlepiej to jak mówię, wypróbujcie sobie to po prostu w waszych w serwerkach jakichś, nie wiem, na których gracie, bo tutaj to o tego dupę rozbić na Highplayu. No i co? To były te dwa sposoby w sumie, pierwsze. I istnieją jeszcze w
sumie dwa sposoby. Jeden jeszcze bardziej ci ubożale, mnie zhejcą niektórzy, jak to zrobią, pokażę, uluju. I jeden w sumie bardziej taki pożyteczny, którego ja używałem właśnie w klatkach i pojedynczych takich styczkach. Nie wiem, jak się mówi w polsku, styczkach? Spotkaniach, że tak to powiem. Więc jeżeli zostawicie pod tym filmikiem 150 łapek, to lecimy z następną częścią, w którym omówię to ładnie i pięknie, żebyście wszyscy zrozumieli. I naprawdę zostanę zhejcony przez niektóre osoby, bo no mało osób to wiedziało, to co przedstawię tam. Więc postarajcie się i 150 łapek ma to być, nie? I na flepie to jeszcze w komentarzu mi powiedzcie, co poprawić w tych filmikach, co wam jeszcze pokazać, gdyby nie było one zbyt zrozumiałe, że tak to powiem, nie? No i co, w sumie tyle, no tak, tyle. 150 łapek, ja się biorę za robienie następnego filmiku, bo tamten będzie trochę bardziej do wyjaśnienia, co i jak, no. No i co, to tyle, nie? Na plecach, jeśli pogubiłeś się i dajesz swą duszę na przetarg, wróć na właściwą drogę, może znajdziesz ją w tych wersach. Znam ciemną stronę życia, wiem, że rap to dobry lekarz, pierdol, puste szesnastki odnajdź, właściwy przekaz, wiem. Życie to rzeka, nieraz musisz płynąć w szambie, a w cudzych ściekach utopić jest się najłatwiej, więc odłączam mini rzeka, daję prąd na wmawiacze.